Sytuacja na działtowskim rynku pracy w tym roku nie odbiega zbytnio od sytuacji w latach poprzednich. Tradycyjnie już na przełomie miesiąca kwietnia oraz maja ulega ona nieznacznej poprawie. Sytuacja na dzień dzisiejszy ona ulega lekkiej poprawie, bo jak Państwo zapewne wiecie, sezon letni, wczesny sezon wiosenny jest to zawsze nasilenie ofert pracy związanych z pracami czy z robotami sezonowymi. W związku z tym w tej chwili nie ma tendencji rosnącej, jeśli chodzi o globalną liczbę bezrobotnych. Środki, jakie w tym roku otrzymaliśmy z ministerstwa w ramach algorytmu budżetowe na łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia, w tym na roboty publiczne, prace interwencyjne, aktywizację zawodową w ramach stażu, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności czy refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy, która jest przekazywana pracodawcom, którzy tworzą te stanowiska i zatrudniają w ramach tej umowy osób bezrobotnych, to jest to kwota 3 miliony 875 tysięcy. Ministerstwo tyle nam przekazało w porównaniu do szczytowego okresu 2010, to jest oczywiście o 70% mniej środków niż mieliśmy globalnie razem z Funduszem Europejskim. W tym roku jeszcze dodatkowo do tej kwoty dochodzi kwota około 2 milionów złotych, która też jest przeznaczona na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, ale finansowana ta kwota, czy przekazana ta kwota w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W czerwcu oraz lipcu sytuacja ta może ulec pogorszeniu ze względu na dużą liczbę absolwentów rejestrujących się w tym czasie. Dobrą informacją dla wszystkich tych osób jest wiadomość, iż Działdowski Urząd Pracy w najbliższym czasie otrzymał dodatkowe środki na aktywizację zawodową absolwentów. Tydzień temu otrzymaliśmy informację, że dodatkowy wniosek o dodatkowe środki na aktywizację zawodową absolwentów został przez Komisję Kwalifikacyjną przyjęty. Oczekujemy teraz decyzji w najbliższym czasie. Myślę, że do końca maja powinniśmy wiedzieć, jaką kwotę otrzymamy dodatkową i na ile osób w związku z tym młodych i nie tylko będziemy mogli za te pieniążki zaktywizować. Na dzień dzisiejszy mamy 5972 osoby bezrobotne, w tym 3427 osób to kobiety. Pomimo niezbyt optymistycznej prognozy miejmy nadzieję, że negatywna tendencja w tym roku ulegnie zmianie, a co za tym idzie, zmniejszy się i liczba osób poszukujących zatrudnienie w naszym mieście. No co, teraz sonda, czy jak?